jeszcze jakieś pytania? W sumie pytałam już o to rozwarcie, to termin szyjka porzucam. Karmienie piersią. Jak tu? By pani doktor, nie wiem, może jakieś rady. Się chcę dobrze przygotować, bo to podobno zdrowe i bliskość, prawda? Wie pani, karmienie piersią to jest czarna magia. Aż tak źle? Ojej. Aha. Ale co to, że tu widzi pani, jak u mnie laktacja się potoczy? Naprawdę? No ja muszę wiedzieć, czy to w ogóle ma sens, czy pani będzie miała mleko. Ale... Może nie naładowana? Ja tu nic nie widzę, niestety. Że mleka nie widzi pani doktor, czy co? Piersi nie widzi? No. To jest skomplikowana sprawa. Chwileczkę. Przede wszystkim, a dlaczego? Co, mam złe piersi, czy... no nie wiem, no dlaczego mi się nie uda według pani doktor? Z tym karmieniem. Tutaj jeszcze mamy takie rzeczy. Ja sobie tu, wie pani, mam sprzęty. Proszę sprawdzić dokładnie, dobrze? Dobrze. No, to jest wosk? Oczywiście, no stare, dobre sposoby, prawda? Mhm. O. Ja tu sobie poświecę, pani sobie popatrzy, mieszamy stare z nowym. Ale co to jest? To jest moja pierś. Już pani się zachciało. To jest pani pierś. I proszę zobaczyć. Zatkany kanalik. Zatkany. Gdzie? Tu? O, płaska brodawka. I ja to już wszystko wiem na ten temat. Ta adaptacja nie ma szans. To się pani nie uda. Proszę się przyjrzeć. Z taką piersią to tylko z nakładką, jak pani chce. Tylko z nakładką. No bo tu nic nie widzę. Tej laktacji nie ma. Ale jak się pani postara, może coś z tego wyjdzie. No wtedy zatkany kanalik mi wyjdzie. Tylko właśnie płaska brodawka. To będzie problem. Dziecko nie będzie mogło chwyć. Ja jeszcze coś. Co ja tu mogę pani powiedzieć? Ja się tak nastawiała. Spokojnie. Dzieci żyją i bez tego. No. Pani doktor, ja tyle czytałam, jeszcze dowiadywałam, ja byłam na warsztatach. Książki wszystkie i tam wszędzie jest napisane, że to, no jak się chce, to ogólnie, że każda kobieta może karmić. Niech pani sprawdzi, czy ja mogę, bo... Z tą brodawką będzie problem, ale że ja panią tak lubię, to ja dla pani zrobię specjalnie tarocik. Tu mam elegancko karty. Wie pani, kiedyś to była dobra praktyka. Teraz już mało kto z tego korzysta. Nie słyszałam o ginekologach tarocistach, to prawda, ale no nie będzie. O. Płaska brodawka i hartowanie. Pani się przyjrzy. Tu też wyszło, żeby hartować? Hartować i szczotką elegancko pierś traktować. A w nocy jak będzie płakać? No to idzie pani butla, raz, dwa i niech śpi. No, bo ja tu widzę, że wie pani, przyzwyczai pani dziecko i potem się nie ruszy z domu. O, i co tu jeszcze? Bo w piersiach widzi pani? Pusto? No pusto, bo tu widzę, o, i mamusia nie miała pokarmu. No nie miała, no. I babcia miała problem z karmieniem. No, miała. Także widzi pani, takie geny. Takie geny. No. O, nie. No widzi pani, karty wszystko powiedziały. Wszystko pani widzi, jak na dłoni. Także tak, no. Będzie jak nic problem z tą laktacją. Można się starać, ale widzi pani. No, wróżby pani nie oszuka.